witam na kolejnym kawałku z tych właśnie wrocławskich spotkań, kolejnym, 11, jeżeli się nie mylę, ale chyba tak. Tak? Tak. Tak, 11. No. A więc co dzisiaj mamy? Akurat w tej scenerii tutaj nocnej, jestem tutaj na pewnej promenadzie, która została przyszykowana na czas tych wszystkich wydarzeń tego roku we Wrocławiu. Ale dzisiejszy film jest generalnie tematem pewnej podmianki, pewnego takiego jakby nurtu, gdzie próbuje się z Polaków zrobić emerytystów, ale to zrobiono w jakiś sposób nawet instytucjonalnie, jakby artykułowo. Kiedyś mi podesłano taki artykuł, że Babel równa się Wawel, czyli wieża Babel w Turcji porównuje się do zamku na Wawelu w Krakowie. A więc pytanie, po co się to robi? Dlaczego takie są? A więc całą podstawą tego porównania, że Babel równa się Wawel, jest podobieństwo słowne. Że jak zrobimy Babel, to jest po rosyjsku Wawel, a tutaj po polsku jest Wawel, no to praktycznie chodzi o to samo. To jest generalnie podstawa tego blefu. Ale wiecie co, jest taki przykład dam, bo on jest tutaj bardzo potrzebny. Jest taki rodzaj sztuki walki wschodu, gdzie wykorzystuje się energię przeciwnika. I właśnie my, wykorzystamy energię przeciwnika. Powiem od razu bardzo krótko, o co to chodzi. Otóż Babel pochodzi z wersji aramejskiej Starego Testamentu. Natomiast w wersji greckiej Starego Testamentu, która była pierwotną przeróbką z polskich wed, ale już po grecku, to nazwa tego miejsca, gdzie Bóg pomieszał języki w Turcji, to się nazywa pomieszanie. A więc już nie istnieje pojęcie Babel. A więc jeżeli nie istnieje pojęcie Babel, tej wieży Babel, chociaż potocznie my to znamy, no to praktycznie nie można tego porównać z zamkiem na Wawelu. A więc wypada z gry argument. I po to ja robię ten film, ponieważ no czasami się pojawiają komentarze i właśnie na podstawie tego artykułu tam linkują i tak dalej. Właśnie dlatego, żeby wyjaśnić, że nazwa wieży Babel to jest aramejska, natomiast grecka jest tylko pomieszanie. Ponieważ grecka wersja jest bliższa oryginałowi, dlatego to porównanie nie może mieć miejsca. To jest po prostu klasyczny blef, żeby po prostu wszystkich zdezinformować, że to jest to samo, żeby takie zamieszanie zrobić, żeby ukryć rzeczywistą linię rodową Nemroda, która pochodzi właśnie z tego pomieszania. Kiedy, już tego powiem, powiedzmy taka powtórka, bo właściwy film to będzie w opisie tego właśnie, czym jest linia rodowa Nemroda, to właśnie tam budował wieżę w tej Turcji. On był jakby tutaj dowódcą, czyli pierwszym takim wodzem politycznym. Nemrod, hybryda, człekokształtna, która była później czczona w Babilonie. Ta wieża i to miejsce pomieszanie znajduje się obecnie pod wodami zalewu Ataturka w południowo-wschodniej Turcji. A więc ten argument, jakby tutaj ktoś tam by jeszcze chciał w przyszłości linkować, to niech wie, że w Septuagincie nie istnieje takie słowo jak Babel. A więc porównanie jest tylko po prostu żerowaniem na niewiedzy tych, którzy no nie wiedzą, czym był Stary Testament, jakim językiem był pisany, jaki był początek Starego Testamentu, czy jaką podstawą jest to, co nazywamy dzisiaj Starym Testamentem. To wszystko. Dziękuję.